Witam Was wszystkich bardzo serdecznie 3 stycznia o poranku. Zobaczcie, jak jest pięknie i jakimi pięknymi barwami tutaj dzień się zaczyna. W oddali krzyczą żurawie. Ptaki śpiewają. Bydełko dostało już swoją porcję paszy i siana. Zajadają tutaj. Tam siedzi kruk i kracze. Czeka, aż stąd pójdę i za chwilkę też tutaj przyleci. Będzie zjadał resztki z bydlęcego stołu. On tutaj się stołuje. Tutaj jest para kruków. Są dwa. I jak tylko zejdę im z oczu na taką odległość, że nie boją się podlecieć, to przylatują i dojadają wszelkie resztki. Chodzą, szukają, gdzie tutaj można sobie coś skubnąć. To było z tamtej strony domu, a tutaj z tej od ulicy. Zobaczcie, jak tutaj pięknie słońce teraz pieści te czubki drzew. Jakie piękne barwy są. Jak to wszystko ślicznie wygląda, wstaje do życia. Mieni się dosłownie tak jak złotem. Jakby te drzewa, czubki drzew były pokryte złotem. Na dworze dzisiaj było przepięknie, aż już chciało się iść do ogrodu, ale to są jeszcze pozory, jest dopiero 3 styczeń, także jeszcze na wszystko trzeba poczekać, ale takie już przeglądy nasion można pomału robić, zaopatrywać się w te nasiona, bo to już jest czas najwyższy. Dni uciekają jeden za drugim, jak z bata strzeli, no i nim się człowiek obejrzy, okaże się, że trzeba już wysiewać. Rano też, tak jak widzieliście, było przepięknie, baśniowo dzisiaj, a teraz znowu pada deszcz, także zasila nam nasze rzeki, które włażą już na moje pola, także kiedy ja tam będę siać w tym roku, to nie wiem, ale nasiona już mam. No i tak dzisiaj taki odcinek odnośnie... Mamuśka! Tak. A ty co robisz? Nasionka właśnie przeglądam tutaj. I ty masz zamiar to wszystko siać? No. To ci pola braknie, trzeba nie. Chyba od sąsiada jeszcze wydzierżawić. Pola mi nie braknie, nie? Tylko kto to będzie później obrabiał. No ja nie wiem, ja już się nie będę chyba pisać w tym roku. Mamusiu, moja ty kochana. Bez ciebie ten ogród, to wiesz, ty ile będziesz tam... będę miała siły, to pomogę. Dobra, przeglądaj pola... sobie, ja idę dalej do swojej pracy. Pola u nas... Przyszłam sprawdzić, co robisz. Kontrol? Żeby ci pracy nie brakło, bo mi nie brakuje. Za chwilę krokieciki będziemy robić. A to dobrze, to rób. No to te, co lubisz. Dobrze, dobrze. No. To na razie, ja na idę razie. Do swojej pracy. Miłej pracy. Dziękuję nawzajem. Pola nie ma szans, żeby brakło, bo tam mamy kupę hektarów, także... Ale no, szaleć nie będziemy. Na pewno z części warzyw zrezygnuję. W tamtym roku siałam... wszystkiego po troszku, i bób, i skorzonera była, sałat miałam chyba ze 6 gatunków, chciałam sobie tak sprawdzić, które jak będą mi plonowały, jaki będzie z nich plon, i po prostu w tym roku dużo, dużo sobie ograniczę się do tych warzyw podstawowych i tych, które lubimy. Podostawałam też bardzo dużo nasion od Was. Nie dziękuję za nie, bo moja babcia zawsze mówiła, że za kwiaty nasiona się nie dziękuję, co by dobrze rosły i dobrze plonowały, więc nie dziękuję tutaj, ale jestem wdzięczna. Tych nasion jest ogrom. Na pewno będę siać chociaż po kilka nasionek z tego względu, że są ciekawe. Tutaj zobaczcie, dostałam na przykład fasolę czarną, karłową. Pierwszy raz coś takiego widzę i chcę ją wysiać wszystką. Zobaczę, jaka ona jest w smaku, jak będzie w plenności. Tutaj jest na przykład też jakaś Fort Royal zielona. Zobaczcie, czegoś takiego też nie widziałam. Jak kojarzy mi się to tak może teraz troszeczkę, nie wiem, śmiesznie, z koralikami na różańcu. Ładna jest taka... ta fasola i dużo, dużo innych różnych fasol. Wszystko będę wysiewać. Wśród pomidorów też już mam swoje
takie odmiany, które są moimi faworytami, bardzo nam tutaj posmakowały. Generalnie nie lubimy pomidorów kwaśnych i takich bardzo miękkich. Preferujemy pomidory słodkie, lekko twardawe. I tutaj fajnie mi się w zeszłym roku sprawdziła odmiana Uan, Samurai, Betalux, to jest odmiana typowo taka wczesna, karłowa, też ją polecam. Plenna odmiana, nie trzeba gdzieś tam wyprowadzać krzaków na pędy, zostawia się je samym sobie i one bardzo pięknie plonują, są dosyć odporne na niekorzystne warunki pogodowe, ale mimo to, że są karłowe, betaluxy jednak trzeba palikować, bo one mają bardzo dużo owoców i pod ciężarem, wiecie co, później te krzaki takie się rozkładają i to wszystko się łamie, one się odłamują i no, pomidory się niszczą, także betaluxy trzeba palikować. Też fajnie mi się sprawdziły yellow pear shape, to są takie malutkie koktajlowe pomidorki, one są już w ogóle pomidorami ponad, bo są słodkie, są bardzo plenne, także tutaj z tych no na pewno te będę sadzić. Często w SMS-ach do mnie, czy w telefonach, jak dzwonicie, bądź w komentarzach, pytacie się o odmiany warzyw, które sieję na swoim ogrodzie, co bym mogła polecić, jak mogę się na temat ich wypowiedzieć. I wiecie co, tak Wam powiem, że lubię sprawdzać nowe odmiany, gdzieś sobie kupić taką odmianę marchwi, czy taką pietruszki, ogórka, posiadć, zobaczyć jak one plonują, jak one się zachowują, ale z reguły jestem wierna jednym wybranym odmianom już od lat, odmianom w niektórych gatunkach warzyw, starym, tradycyjnym. No i tak jak na przykład marchew, w przewadze, w 90% sieje odmianę flake, odmiana bardzo wierna w plonowaniu. To, co ja zaobserwowałam, rośnie w ładny, długi korzeń, nie jest taka rosochata, kolorem jest taka delikatna, delikatny ten kolor ma, nie jest mocno czerwony, nie jest blady, jest taki stonowany, ładny pomarańczowy. No i co? Jest bardzo soczysta. U mnie widzieliście jaka w tamtym roku ta marchew, w ogóle wszystkie warzywa, jakie one porosły, ale marchew, mimo że dorosła do monstrualnych wielkości, ona była naprawdę soczysta. Zachowała wszystkie te swoje walory smakowe, nie łykowaciała, nie parciała w środku, tak samo buraki. Buraki od lat siejemy czerwoną kulę i najlepiej one nam się sprawdzają i też ta sama sytuacja, mimo że porosły takie na kilka kilogramów, były po 1,20 kg, były po 4 kilo, rekordzista tam miał, już nie pamiętam ile ważenie było na odcinku, mimo to, że one były tak gigantyczne, w środku były delikatne. Także czerwona kula u mnie w 100%. Tylko czerwoną kulę sieje, innych nie. Także no, na pewno są inne również dobre, bo ja tutaj tego nie neguję, ale mówię ze swoich takich obserwacji to, co u mnie na tych moich piasuńkach się sprawdza. Będę też na pewno wysiewać por i seler, będę robić własną rozsadę. No i tutaj, jeżeli chodzi o seler, to też jestem wierna dwóm odmianom. Edward i Maxim. Edward jest takim selerem bardziej kremowym, ale rośnie ogromniasty. Duża ta gałka jest i mimo to, że ona jest duża, też nie jest w środku sparciała, nie jest taka watowata, łykowata. Bardzo taki aromatyczny jest. A Maxim z kolei, on jest troszeczkę mniejszy, mniejsza jest ta gałka, ale jest biały, jest taki prawie śnieżnobiały i jest też niezwykle aromatyczny. Także te dwie odmiany tutaj śmiało mogę polecić.
Por z kolei sieje co roku Bartek i Winter. Bartek to jest taki por zimowy, on rośnie, wiecie, taki gruby, niższy, kolor ma ciemny, odporny na choroby. U mnie w tym roku nie było rdzy. Dosyć dużo mieliście problem z język mi się poplątał. Kurczę. Problem z rdzą na porze, która wchodziła. Ja tego problemu nie miałam. I tak no, Bartek mi się zawsze sprawdza. Winter z kolei jest odmianą letnią. Rośnie taki wysoki, wysmukły, ale też urósł mi dosyć taki gruby. Rzodkiewka tylko duo. To jest moim zdaniem rzodkiewka najfajniejsza. Widzieliście, jaka mi w tamtym roku rosła? Też taka potężna. To jest rzodkiewka z typu olbrzymek i bardzo fajnie ona się sprawdza chyba na każdym rodzaju gleby. Nie jest wymagająca. Robaki tak do niej nie idą. No, przy czym tutaj robaki to już trzeba oczywiście, tak jak mówiłam, przelewać gnojówką z wrotyczu, ale to o przelewaniu i o robakach będą kolejne odcinki. Dzisiaj są tutaj tak właśnie o nasionach, co ja będę siać, co Wam mogę polecić. Fasola na 100% saksa. Ta sprawdza się najlepiej i tutaj najlepsze są własne nasiona, bo wiem też od Was, że kupujecie nasiona i często one nie wschodzą. W tamtym roku, cały czas mi się tutaj myli ten, tamten, bo już mamy 2024. W tamtym roku, w tamtym sezonie wegetacyjnym, niestety te fasole, była tragedia z tego, co od Was słyszałam. I wiecie co, tutaj problem może leżeć w suszy, że ona nie dostaje odpowiedniej ilości wody, kiedy kiełkuje, ta woda jest dozowana, to może być problemem, ale problemem mogą być same nasiona. Mogą być pozyskane z plantacji, która była dosuszana Roundupem, wtedy takie nasiona niestety nie będą kiełkowały. Także warto jest mieć swoje nasiona, bądź zaopatrywać się naprawdę w sprawdzonych sklepach. Ja mam takie dwa w Kostrzynie Ogrodniczy w Dębnie i ja nigdy nie mam problemu większego z nasionami, chyba że sama coś skiepszczę albo nie dostosuję się do warunków pogodowych, no to wtedy tak leży z nasionami. Także fasola saksa bardzo fajnie sprawdza się, to jest szparagowa żółta. Taka cienka, niełykowata. Fajnie sprawdza się, fajną fasolą jest korona, polka. To są też fasolki, które mogę polecić. W tamtym roku je uprawiałam. I są fasolkami dobrymi. I zielona. Zielona fasolka niedoceniana jeszcze przez nas Polaków. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o właściwości dla organizmu, obydwie są cenne. Ale ta ma, załóżmy, tego więcej, jest polecana dla osób takich, zielona z kolei dla osób takich czy takich, bo ma więcej tego czy tego. Tutaj naprawdę te fasolki obydwie bym polecała, żeby sobie gdzieś tam w ogródku sadzić i jeść, bo obydwie uzupełnią nam, one się uzupełnią, wkomponują z tymi swoimi właściwościami i zaopatrzą nasz organizm w odpowiednie składniki, których potrzebujemy. No i pietruszka, nasza poczciwa pietruszeczka. Tutaj zdecydowanie polecam odmianę berlińską Halle Blanche. To jest to samo. Tutaj zobaczcie na opakowaniu. Ona figuruje pod dwoma nazwami. To jest stara odmiana. Jeszcze, jak pamiętam, babcia już tą berlińską siała. Jest to pietruszka, która rośnie duża, korzeń ładny, gonny, taki gruby, z tym tylko, że nie jest ona śnieżno-biała, jest taka kremowa, ekry, coś takiego kolor. I później ta skórka na zewnątrz jest taka, nie jest biała, ona potrafi się robić lekko brązowawa, to nie jest mankament, to nie jest żadna choroba, to jest taka jej po prostu charakterystyka. Tą pietruszkę sieję od lat
I ona mi się naprawdę bardzo udaje, bardzo dobrze plonuje. Też w tamtym roku posiałam sobie pietruszkę cukrową. Tutaj nie pamiętam odmiany tej pietruszki. I ona była dobrą pietruszką, smaczną, bialutką. To była pietruszka biała, ale zdecydowanie mniejsza w korzeniu od tej berlińskiej Halle Blanche. Taka krótka i bardziej pękata. Taka wiecie, takie kuleczki się tworzyły. Był ogonek, ale to nie było to, co ta Halle Blanche. I niby tak było, tam pisało na opakowaniu i tak jak kupowałam ją, miała ona być wcześniejsza. Ale czy była wcześniejsza? Chodziłam tam, zaglądałam jak szpak w gnat i powiem szczerze, że jednakowo zbierałam plon. Jak z tej cukrowej, tak tutaj z tej korzeniowej. Z tym tylko, że pietruszkę wysiewałam bardzo, bardzo wcześnie. Tu jeszcze też odcinek będzie. Namawiam Was zdecydowanie do wysiewania pietruszki nawet już w lutym. Jeżeli macie możliwość wejść w pole już, nawet posiejcie ją teraz. Ona nie zmarznie, pietruszka nie boi się przymrozków. Pietruszka jest warzywem, które wschodzi bardzo długo. 4 tygodnie, nawet rekordzistka nasionko potrafi wzejść po 6 tygodniach. To jest bardzo długo. I jeżeli posiejecie pietruszkę z innymi warzywami wiosną, ta wilgoć niby jest, ale szybciutko w ostatnich latach wchodziliśmy w fazę suszy. Każde nasiono do spęcznienia, do skiełkowania potrzebuje najbardziej optymalnych warunków, czyli ciepła, czyli wody i tego wszystkiego. Tutaj pietruszka, że w związku z tym, że schodzi długo, co z tego, że ona w pierwszych tygodniach spęczniała, jak później wierzchnia warstwa została przesuszana i te kiełki, one obumierały. Dlatego taki problem wszyscy mieliście z pietruszką, bo była posiana późno. Ja wysiewałam w tamtym roku, chyba w lutym. To był luty, jak wysiałam pietruszkę i ona wzejdzie dopiero jak będzie ciepło, będzie powyżej 10 stopni. Także ona i tak będzie czekała w ziemi na wiosnę. Ale jak tylko przyjdą pierwsze ciepłe promienie słońca, ogrzeją tą ziemię na tyle, kiełki ruszą do życia. Zmarznąć ona nie zmarznie, bo tak jak mówię, pietruszka nie boi się przymrozków. Polecam zdecydowanie sianie pietruszki dużo, dużo wcześniej. Marchew. Tutaj dyskusja trwa. Jedni chwalą, moja bardzo poszła w pośpiechy. Też wysiałam ją równo z pietruszką, jednak marchew gdzieś musiała wzejść wcześniej. Marchew ma krótszy okres wschodów jak pietruszka. Wzeszła wcześniej, prawdopodobnie przemarzła, nie zmarzła. Tutaj nie można mylić tych pojęć. Nie zmarzła, tylko przemarzła. I poszła w pośpiechy. Co to są pośpiechy? To jest po prostu wypuszczenie za szybko kwiatostanu. Marchew, wszystkie korzeniowe warzywa są warzywami dwuletnimi, czyli w pierwszym roku mamy korzeń po wysianiu nasionek, a w drugim roku ona po posadzeniu wypuszcza kwiatostan i z takiego kwiatostanu można sobie zbierać nasionka. A pośpiechy to są rośliny, które za szybko się pospieszyły, przemarzły. One po prostu zgłupiały. Roślina sobie pomyślała, dostała taki sygnał, aha, przeszłam zimę, jestem w drugim roku po posadzeniu, więc idę teraz w kwiat. Z takiego kwiatu z pośpiechu nie pozyskujcie nasion. No i ogórki, nasze poczciwe ogóreczki. Sieję co roku oktopusa. Wiernie mi plonuje. Bardzo wysokie są plony. Jest ogórkiem dosyć odpornym na niekorzystne warunki atmosferyczne, także u mnie się on sprawdza, ale takim konikiem teraz jest u mnie palczyk i kustowoj. To są odmiany rosyjskie, bardzo odporne na suszę, na zarazę, na wszelkiego rodzaju niekorzystne warunki atmosferyczne i wierne w plonowaniu. Plonują ładnie.
Owoce są dosyć długie, kształtne, nie przyrastają szybko na takie beczułki, niekształtne jakieś gdzieś tam formy. Są ogórkami naprawdę dobrymi. W tym roku też będę je siała. Zostaną oktopusy. Śmiało też mogę tutaj polecić śremianina. Jest dosyć dobrym ogórkiem. Hermes skierniewicki jest fajny. Dobrym ogórkiem też jest anulka i krak. Miałam posiane w zeszłym roku pierwszy raz na próbę po kilka krzaczków. Są to ogórki zdecydowanie później plonujące od oktopusa, bo siałam je w jednym czasie. Plonowały przynajmniej o 2 tygodnie później, ale też są odporne na zarazę, na takie niekorzystne warunki atmosferyczne. Także te odmiany się u mnie sprawdziły i to mogę Wam polecić. Na dzisiaj to będzie tyle. Przyszła mamusia, ja zdążyłam już tutaj z Wami sobie porozmawiać. Mamusia już wykonała swoją pracę. Nie wszystko. Jeszcze nie wszystko. Przyniosłam rozpałkę. Rozpałkę. Palacz przyszedł. Nasz etatowy, kochany palacz domowy. No, także słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Będą jeszcze odcinki na pewno, jak przygotować sobie ziemię, skąd ją pozyskać, jak ją zrobić pod wysiew nasion, jakich błędów uniknąć. Wszystko to, co u mnie się sprawdza. Proste metody, bez jakiegoś tam fisiowania, bez nadmiernego cudowania, tak aby każdemu było dobrze, łatwo i przede wszystkim tanio. No jak najtańszym kosztem, żeby wyhodować sobie tutaj dobre warzywa. No i cóż, no kochani, co mogę Wam życzyć? Spokoju! Przede wszystkim spokoju. Nie startujcie jeszcze z wysiewami, czekajcie cierpliwie na tyłkach. Ja wiem, że już jak się wyjdzie tam na dwór, jak się usłyszy śpiew ptaszka, zobaczy się taki piękny poranek, jak u mnie był, to już buty same włażą na nogi, ja to wiem. Ale to jeszcze przyjdzie zima, zobaczycie, jeszcze tak nas tutaj przymrozi, że hej, ten sezon w ogóle, ta zima jest, jak cały poprzedni rok, taki ta zima jest nieprzewidywalna, także czekajcie, kochani, czekajcie, ja też jeszcze będę czekać. Trzymajcie się, do następnego. Dobra.